Cześć, dziś pokażę Ci, jak zrobić animację rysującej ręki w Canwie, czyli tak zwaną animację whiteboard. A więc najpierw wchodzimy na stronę główną Canwy i wybieramy rozmiar projektu. W moim przypadku będzie to film na YouTube, więc klikam zakładkę Filmy, Nagrania na YouTube i klikam Otwórz pust. Zanim stworzymy animację, musimy najpierw umieścić elementy na projekcie, które chcemy, by były animowane. A więc dodajmy sobie jakiś tekst. Dodajemy sobie jakieś elementy graficzne, a więc przechodzimy do zakładki Elementy. W wyszukiwarce wpisujemy interesujący nas temat. Teraz, gdy już umieściłeś wszystkie elementy na grafice, klikamy Udostępnij, Pobierz, wybieramy typ pliku JPG lub PNG i klikamy Pobierz. Teraz po lewej stronie klikamy Aplikacje i zjeżdżając na sam dół powinna pojawić się taka aplikacja Speed Painting. A więc klikamy Otwórz i teraz wybieramy Choose File i wybieramy projekt, który przed chwilą pobraliśmy. W tej sekcji wybieramy płynność animacji 30 klatek na sekundę, 60 lub 120. Ja zostawiam na 60. W tej sekcji wybieramy czas rysowania szkicu. Możemy ustawić maksymalnie na 20 sekund. Ja ustawię sobie na 3 sekundy. W tej sekcji kolor ustawiamy czas trwania wypełnienia kolorów. Ja ustawię sobie również na 3 sekundy. Tutaj wybieramy kolor tła. Ja zostawiam biały. W tym miejscu zaznaczamy, by pojawiła się ręka, która będzie rysować nasz projekt oraz zaznaczamy efekt zanikania. Kliknijmy sobie jeszcze ten plusik, ponieważ chcemy, by ten projekt pojawił się w nowej sekcji i klikamy Animate Image. Animacja została stworzona, teraz jeszcze się trochę ładuje. Klikam na nią prawym przyciskiem myszy, ustaw wideo jako tło i klikam Play. Sprawdźmy, jak to będzie wyglądało. Teraz, jeżeli chcesz pobrać tą animację, klikamy Udostępnij, Pobierz. Tym razem wybieramy plik wideo MP4. Wybieramy stronę, na której jest animacja. A więc jest to strona druga. Gotowe. I klikamy Pobierz. A więc w taki oto prosty sposób możesz stworzyć animację whiteboard w Canwie. Jeżeli film był dla Ciebie przydatny, możesz zostawić lajka. Ja tymczasem dziękuję za uwagę i do usłyszenia za tydzień. Cześć!